Jesteśmy na stoisku Oukitela. Wszyscy muszą mieć wcięcie, więc tak. Oukitel też ma. I to jest model U18. Nowość, którą tutaj Oukitel przywiózł na MWC. No i cóż, no sami widzicie. Wiesz, co to jest wyświetlacz HD++? Bardziej niż HD+. Ten z noczem, tak, bardziej niż HD+, czyli on jest troszeczkę wyższy, tak? Podobnie no tak. Jak w podobnych rozwiązaniach. Jaką tam masz rozdzielczość? 5,85 cali rozdzielczość, masz HD++. Plus. Nie jest no dobra, to pewnie chodzi o te tutaj uszy w górze ekranu. Wyświetlacz jest IPS-owy, to nie jest OLED, zresztą to widać, że to nie jest OLED w proporcjach 19:9, tak jak również w podobnych rozwiązaniach. Ale wygląda, że całkiem czysta postać systemu, bez jakichś tam specjalnie dużych dodatków, jeżeli chodzi tutaj o aplikację producenta. Tak, no i Chińczycy dbają tutaj o cenę, bo włożyli Mediateka w 6750T, to jest 8-rdzeniowa jednostka, nie jest niesamowicie wydajna, no ale jest to procesor, który jest w miarę tani, jednocześnie działa. Tak? No, ale widzicie, w tym telefonie akurat tutaj już napisy trafiają. Widzieliśmy niedawno Chińczyka, gdzie ikony wychodziły na notcha, na wcięcie. Także tutaj już Oukitel w miarę przyzwoicie to zrobił. Nie straszy to. No, o, tutaj, telefonik całkiem tutaj zgrabny. Tutaj Adaś obrócił. Widzicie, że są dwa aparaty fotograficzne i w czytnik linii papilarnych. Te dwa aparaty fotograficzne to jest 16 plus 2 megapiksela. Z przodu jest z kolei kamerka 13 megapikselowa. No i tak to wygląda. Fajna taka chropowata powierzchnia, trochę Mate'a przypomina, jeżeli chodzi o wzór, bo no jakościowo no to jednak nie ta półka. No, pamięć jeszcze ewentualnie jest 4 GB RAM-u, czyli całkiem fajnie, i 64 GB flesza, także no, jeżeli to wyjdzie, jeżeli będzie działało, jeżeli będzie miało sensowną cenę, to prawdopodobnie chińskie serwisy będą go sprzedawały. Przede wszystkim chodzi o cenę. To jest U18, jeszcze raz przypomnijmy, Oukitel pokazuje jeszcze drugą nowość U19. W logice U19 to jest jednak słabsza wersja niż U18. No tak, zjechali ze specyfikacji, a wygląd w zasadzie pozostał przynajmniej z przodu podobny. MT6739 to jest Mediatek, który siedzi tutaj w środku. Jest mniej pamięci, dlatego że tylko 2 GB RAM-u i 16 GB flesza. Aparaty również są gorsze, ponieważ z tyłu jest 13 plus 2, a z przodu jest z kolei 5-megapikselowa kamerka. Dziwne podejście, dziwna polityka, no ale nie wnikajmy. Wyświetlacz jest identyczny, no to można rzeczywiście powiedzieć, że zobacz, jednak jest jakiś problem z ikonką, czy mi się wydaje. Tutaj tak. Zobacz, no, tutaj tak. Jest problem z ikonką, może tam się akurat nie wyświetlała. O, widzicie, tam. O tym mówiłem, tutaj już wjeżdża ikona prawie że na ramkę. Ale no coś tu muszę jeszcze dopracować. Słuchaj, ten IPS-owy wyświetlacz robi całkiem dobre wrażenie. Nie jest to jakaś, nie wiem, drugi szereg, trzecia półka. No pamiętajcie, że to są tanie telefony. Tak, no są nadal tanie telefony, nie jest tutaj najwyższa rozdzielczość, nie ma tutaj Full HD plus. Natomiast to nadal robi robotę, przynajmniej na Visus, tak jak wiecie, jak się przygląda człowiek telefonowi, ogląda specyfikację, wygląda ok. Jak to będzie działało, to nie mamy bladego pojęcia. Mamy jeszcze dwa tofony. Jeżeli widzicie dobrze Oukitela, to są modele WP5000 i K10000 Max. K10000 Max to jest to 10000 mAh bateria. To jest ten z gumowaną obudową. Ten drugi ma tutaj metal i to jest bardzo fajna stal. Robi niesamowite wrażenie, jest cieniutki. Tylko że tutaj bateria jest troszeczkę mniejsza, no o połowę raptem, tak? Także nie aż tak wiele. Zobaczcie różnicę grubości. Spójrzcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy Adaś złapie. Jest, widać wszystko. Widać jakie są grube. No, fajne, ciężkie chińskie telefony. Czy te baterie rzeczywiście mają tutaj 10000 mAh, a tutaj 5, to nie wiem. Jakiś czas temu testowałem poprzedniego Oukitela, tego podstawowego, tego pierwszego z dużą baterią 10000, czyli K10000. I rzeczywiście ten akumulator dawał radę, także myślę, że tutaj akurat Oukitel jakoś strasznie mocno nie ściemnia i rzeczywiście te baterie są mocne. Mnie się ta piątka podoba, głównie ze względu na tą stalową obudowę, na stalowe ramki. Fajnie to wygląda. No, fajnie bateria wygląda. Jest mniejsza. No. Tylko że te pomarańczowe wstawki znowu. Wszyscy dają pomarańczowe wstawki do tafonów. No one są niebrzydkie, poza tym jest to znak rozpoznawczy na tych telefonach. Wiadomo, że to jest twardzie. No to tyle, jeżeli chodzi o stoisko Oukitela. Biegniemy dalej. Do zobaczenia, do usłyszenia.